Temat dzisiejszy nazwałem Zabity za grzechy nasze. Kto dobrze zna Izajasza, to może sobie już kojarzyć taki werset w Izajaszu, który mówi o tym, że nasz Pan został zabity za grzechy nasze. Jest to Izajasz 53 rozdział, a werset 3. Jednak chciałbym rozpocząć od cytatu, który już kiedyś cytowałem przy tego rodzaju uroczystości, ale uważam, że ten cytat jest tak trafny i krótki, a jednocześnie treściwy, bogaty w treść, że warto od niego rozpocząć każdą uroczystość pamiątkową śmierci naszego Pana. Śmierć Jezusa stanowi podstawę naszej wiary, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Bez niej nie byłoby Chrystusa, ani pojednania, ani przebaczenia, ani usprawiedliwienia, ani maluszkiego statka, ani wielkiego grona, ani starożytnych godnych, ani młodocianych godnych, ani poświęconych obozowców Epifanii, ani synów, ani córek restytucji, ani przyszłego życia dla kogokolwiek. Ta śmierć jest najważniejsza w Biblii, w naszej wierze i w naszym życiu. Wszystko jest w tym cytacie zawarte, co zawdzięczamy śmierci naszego Pana za nas. A Izajasz 53:5, mamy tutaj aż w trzech tłumaczeniach, specjalnie wyszedłem te trzy tłumaczenia, nie dlatego, żeby się zastanawiać nad różnicami w tłumaczeniu, one są niewielkie, tylko w jednym szczególe się różnią od tego najważniejszego, ale dlatego, żebyśmy posłuchali tego wersetu trzy razy, a właściwie cztery razy, bo potem jeszcze z kodów dosłowne tłumaczenie odczytam. Na razie standardowe tłumaczenia. Izajasza 53:5 według Biblii Warszawskiej: lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Biblia Tysiąclecia: lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Biblia tak zwana praska albo Romaniuka. A on, warszawsko-praska to się tak nazywa, a on został tak przebity z powodu naszych grzechów i zdruzgotany za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi i dzięki jego ranom my uleczeni będziemy. No i kody, dosłowne tłumaczenie. Lecz on jest przebity za odstępstwa nasze, zdeptany za winy nasze, kara naszego pokoju spadła na niego, a w jego ranach zostało dane uzdrowienie dla nas. Te wszystkie przekłady różnią się tylko w jednym szczególe. Nie wszystkie mówią o pokoju. Tam, gdzie mamy po końcu pierwszej połowy, tu gdzie kody mówią, kara naszego pokoju spadła na niego, to na przykład Biblia Warszawsko-Praska zbliża się do tego. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi. Ale Biblia Tysiąclecia w tym miejscu mówi, spadła nań chłosta zbawienna dla nas. W ogóle nie ma mowy o pokoju. Jakiś tam chłosta zbawienna. I Biblia Warszawska, to jest ta, którą często używamy, tak zwany nowy przekład, ukarany został dla naszego zbawienia. Również gubią ideę pokoju, a ten pokój tam jest. No ale Biblia Warszawska-Praska wychwyciła ten pokój i nawet dobrze to dała. Kara, którą wzięła na siebie, nam pokój przynosi. A dosłownie kody podają, kara naszego pokoju spadła na niego. No bo wiadomo, że kody nie dbają tyle o stylistykę, co o dokładny przekład, więc ktoś powie, kara naszego pokoju spadła na niego, to tak nie bardzo rozumiemy. Biblia Warszawska-Praska ubrała to ładnie i stylistycznie w języku polskim. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi, bo o to chodzi. Także ta Biblia Warszawska-Praska oddała ten werset najlepiej, zgodnie z oryginałem, a jednocześnie stylistycznie ładnie po polsku. I rozłożymy sobie tylko ten jeden werset. No i oczywiście werset jest z nimi powiązany treściami, ale ten werset będzie naszym przewodnikiem w dzisiejszym wykładzie, dlatego wykład się nazywa Zabity za grzechy nasze. I pierwsze zdanie tego wersetu, zabity albo przebity, różne właśnie tutaj słowa można użyć, przebity za grzechy nasze, za odstępstwa nasze, zdeptany za winy nasze. Śmierć naszego Pana jako grzesznika, bo on umarł jako grzesznik, ale nie umarł jako grzesznik za swoje własne osobiste grzechy, lecz za grzechy innych. Niezwykła rzecz. Ktoś wolny od grzechu umiera jako grzesznik, tylko dlatego, że wziął na siebie winę za grzechy innych grzeszników. No i spotyka go ta kara, chociaż sam na taką karę nie zasłużył. Wziął na siebie grzechy całej ludzkości. 2 Koryntów 5:21. Będę czasami się właśnie odwoływał, nawet dosyć często, do różnych fragmentów, głównie Nowego Testamentu. 2 Koryntów 5:21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On, czyli Bóg, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Prawda? Rozumiemy, że nie znaczy to, że uczynił go grzechem w sensie grzesznikiem, tylko uczynił go grzechem jako ofiarą za grzech tego, który nie znał grzechu, abyśmy my
stali się sprawiedliwością Bożą. Ciekawe także jest stwierdzenie, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą, bo tutaj od razu mamy odniesienie i do Boga, jako autora tegoż usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w naszym Panu, chociaż zostało przez Niego zapewnione, przez Jego ofiarę, jest ze źródła Boga. To Bóg jest autorem tego planu usprawiedliwienia. Możemy sobie przeczytać Rzymian 3, 21 i 22, żeby się tym przekonać, bo mówiąc o naszym Panu, trzeba także wspomnieć o tym głównym autorze tego planu zbawienia, bo bez Boga jako planisty tego planu zbawienia nasz Pan żadnej ofiary by nie złożył. Rzymian 3, 21 i 22, ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. No i wyraźnie Paweł mówi, że niezależnie od zakonu, który prowadził do sprawiedliwości przez uczynki, została objawiona sprawiedliwość Boża. Jakaś taka inna, prawda? Ale wiadomo, że to polega ta inna sprawiedliwość Boża, nie przez zakon, nie przez uczynki, to właśnie została zrealizowana przez Chrystusa. I jeszcze Filipensów 3,9. Filipensów 3,9, gdzie możemy przeczytać tak. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I tu mamy sprawiedliwość, która pochodzi od Chrystusa, ale sprawiedliwość z Boga. Znowu sprawiedliwość z Boga. W jakim sensie sprawiedliwość z Boga? No właśnie dlatego, że Bóg taki plan przewidział. Który nasz Pan odgrywa tak znaczącą rolę? Oczywiście nasz Pan, zasługa naszego Pana to jest to, że chętnie bierze udział w tym boskim planie. Gdy taka potrzeba zaistniała, upadek człowieka, gdy Bóg przewidział plan odkupienia, pomyślał o Logosie wtedy i Logos bardzo chętnie włączył się w realizację boskiego planu, pomimo tego, że oznaczało to dla niego opuszczenie duchowego stanu, przyjście na ziemię i śmierć tutaj za tego człowieka, który zresztą miał go zabić, prawda? Ci ludzie, za których przyszedł, żeby umrzeć, to ci ludzie właśnie mieli go zabić. No ale wróćmy jeszcze do kilku wersetów, które mówią o śmierci naszego Pana zamiast, tak? Takiej zastępczej śmierci naszego Pana zamiast innych. Rzymian 4,25, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Ta druga część to już wiadomo, nas dzisiaj tak bardzo nie interesuje, no ale gdyby nasz Pan nie był zbudzony z martwych, to byśmy nie mogli być usprawiedliwieni, bo jest on także tym, który swoją zasługę przedstawia za odpowiednich grzeszników. Ale część pierwsza, który został wydany za grzechy nasze. Żydów 9,28 albo Hebrajczyków 9,28. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I znowu interesuje nas tylko początek tego wersetu. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Czyli widać też, że Stężel pokazuje, że nie umarł za grzechy jednego, samego siebie. Tak jak normalnie grzesznik, każdy umiera za swoje własne grzechy. Nikt z nas nie umiera za grzechy innego człowieka. Nie ma wśród ludzi przypadku, żeby ktoś umarł za grzech innego człowieka. Każdy umiera za swoje własne grzechy, które popełnia odziedziczywszy po Adamie skłonność do grzeszenia i które popełnia, dodawszy do tej odziedziczonej skłonności po Adamie swój jeszcze własny udział. Bo mamy grzechy nie tylko adamowe, ale grzechy mieszane, w których jeszcze jest nasz własny udział. I umiera tylko sam każdy za siebie, za swoje własne grzechy. Czy to adamowe, czy mieszane. Natomiast nasz Pan umarł za grzechy wielu. Już tutaj, chociaż nie jest to wprost powiedziane, że za grzechy innych, to sam fakt, że za grzechy wielu, a nie jednego samego siebie, okazuje się, że umarł za kogoś innego. 1 Piotra 2,24. Jeszcze tam też zajrzymy. 1 Piotra 2,24. On grzechy nasze sam na ciele swoją poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Tego sińce nam się jeszcze przydadzą na fragment przy końcu, kiedy wejdziemy do końca wersetu, gdzie będzie mowa o tym, że jego ranach dane nam jest, jest nam dane uzdrowienie. Na razie znowu początek nas bardziej ciekawi. On grzechy nasze sam na ciele poniósł na drzewo, no tym drzewem wiadomo jest krzyż, podkreślony dlatego, że Żydzi, wykupienie Żydów wymagało śmierci poprzez ukrzyżowanie
ten najsłodszy i najgorszy kar, jaką zakon przewidywał dla najgorszego grzesznika pod zakonem. Dlatego ten element śmierci na drzewie, na krzyżu się pojawia często w wersetach biblijnych, bo nie chodzi tylko o śmierć naszykowaną jakąkolwiek, ale jednak w taki sposób, który także pokryje winę Żydów, jaką zaciągnęli, grzesząc pod zakonem. I zobaczmy jeszcze ciekawy werset, który nawiązuje, no wersety, które nawiązują do poniesienia przez naszego Pana śmierci za grzechy innych, albo Jego śmierć jako grzesznika, chociaż nie za swoje grzechy. W 4 Mojżeszowej 21, gdzie mamy obraz, taki tak zwany typ, i ten to znowu ta boska genialność, pomysłowość, jak pokazać fakt, że Jezus umiera za grzechy, jak to za grzechy innych. Mam na myśli 4 Mojżeszową 21, 8 i 9 werset. 4 Mojżeszowa 21, 8 i 9. Tam to jest jedna z plag, która dotknęła Żydów, gdy podróżowali po pustyni, tak zwane jadowite węże ich dopadły. No i te węże tak kąsały, że umierali masowo od ukąszenia węża. Nawet dzisiaj wąż niejednego potrafi zabić swoim ukąszeniem, jak nie dostanie antidotum na czas. No i tak samo mieli Żydzi w tym czasie i co? I przychodzą do Mojżesza i mówią do niego, werset 7 na razie czytam, i zgrzeszył, że zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i Tobie, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I co mu Bóg pokazuje? No dziwną rzecz, prawda? Każe mu, co? Zrób sobie węża, węże ich zabijają, a ty sobie też zrób węża i obsadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Kto jest tym miedzianym wężem, który został zrobiony przez Mojżesza? Spojrzenie na którego ratowało już ukąszonego przez węża i gotowego do śmierci człowieka? No, nasz Pan. Uczynił go grzechem, ofiarą za grzech, grzesznikiem w miejsce innych grzeszników. Wystarczyło tam w typie było pokazane, żeby spojrzeli na niego, prawda? Miedziany wąż, prawda? Miedź się wiąże z ludzką naturą, jest bardzo też ładne pokazanie, że tu chodzi o naszego Pana jako człowieka w jego ludzkiej naturze. I każdy, kto na niego spojrzy, tu było spojrzenie ukryte to, żeby się go chwycić wiarą, prawda? I się chwycić go i nie puścić, bo on jest tym, które spojrzenie na którego w typie, albo chwycenie którego się wiarą w antytypie, jest zbawienne dla dotkniętych grzeszem, ukąszonych przez węża grzechu tak, że bez pomocy z zewnątrz umierają, tak jak umierali Żydzi, dopóki Bóg nie zlecił na prośbę zresztą tego ludu, aby Mojżesz takiego węża na drzewie, na drzewcu, na jakiejś pewnie tyczce, prawda, zrobił, pewnie trzymał go w góry, tak żeby był daleko, z daleka widoczny z różnych miejsc obozu, gdzie ci ukąszeni się znajdowali. Kolejne zdanie naszego wersetu to kara naszego pokoju spadła na niego. To, o którym mówiłem, że to nie w każdym tłumaczeniu ten pokój jest obecny. Biblia warszawska i Biblia tysiąclecia gubi tę ideę pokoju, ale tak warszawska praska i kody podają tę ideę pokoju. Kara naszego pokoju spadła na niego. Bardzo ciekawy werset. Fragment właściwie, zdanie z tego wersetu. Kara naszego pokoju spadła na niego. Bo to nawiązuje do czego? Do tego, że Bóg i człowiek nie są w stanie pokoju. Dlaczego? Kiedy to ten pokój został zerwany? Jak Bóg stworzył Adama w raju, tam na początku był pokój między Bogiem a człowiekiem. I dopóki Adam z Ewą nie zgrzeszyli, ten pokój trwał. Krótko. Bardzo krótko. Z chwilą, gdy pojawił się grzech, Bóg i człowiek stali się wrogami, a pokój między nimi przepadł. Są wrogami, tak jak państwa są wrogami między sobą, jak ludzie mogą być wrogami między sobą i nie ma między nimi pokoju, bo coś do tego stanu niepokoju, albo wojny, albo konfliktu doprowadziło. W tym przypadku nie ma pokoju między nimi, gdyż pojawił się grzech. Boska świętość nie akceptuje grzechu. Bóg od grzechu i od grzesznika się odwraca i nie chce mieć z nim nic do czynienia. Ale tak samo robi grzesznik. Grzesznik odwraca się od Boga. Doskonałość, świętość Boga jest dla grzesznika tak samo, no, tak jak tacy jak my grzesznicy. Mamy czasami lepsze momenty, mamy gorsze, w zależności od sytuacji. Niech nasi bogowie tacy sami będą, będzie nam raźni. I tacy są bogowie pogańscy. Natomiast Bóg, ten prawdziwy, ten Jehowa, który człowieka stworzył, z chwilą, gdy człowiek zgrzeszył, odwrócił się od niego. A Biblia nawet mówi, że jego twarz, oblicze
odwróciło się, teraz żeby to oblicze znowu wróciło do człowieka, żeby Bóg swoje oblicze skierował, czyli łaskę na człowieka, potrzebne jest zażegnanie tego konfliktu, tego niepokoju, tej wojny. No to jest taka wojna, można nazwać to stanem wojny, prawda? To oczywiście nie jest to wojna w świeckim wydaniu, że ktoś kogoś chce zabić, ale jest to wojna w sensie wrogości. Jedna z stron, każda ze stron nie chce mieć z drugą nic do czynienia. No, czyli można powiedzieć, może taka wojna polegająca na nieinteresowaniu się wzajemnie sobą, niechęci do siebie, także nawet nie chce wiedzieć, że ta druga strona istnieje. Nigdy zresztą nie ma pokoju między dwoma sprzecznymi zjawiskami. Między świętością Boga i grzesznością człowieka nie ma pokoju i być nie może. Ale wiem o tym, że Biblia mówi, że nie ma także jeszcze pokoju między duchem a ciałem. Biblia mówi, że ciało zawsze przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I zawsze jest konflikt między nimi, jedno drugie musi ustąpić, bo na dłuższą metę, no, będą żyły obydwa, będzie konflikt. Będzie konflikt cały czas. Nie ma nigdy też pokoju między dobrym a złem. To są rzeczy sobie przeciwne. Między światłością a ciemnością. Albo jest jedno, albo jest drugie. A jeżeli jest jedno i drugie, to jest konflikt. Tak samo nie ma pokoju między prawdą i błędem. Nie może prawda i błąd istnieć obok siebie. Jest i to i jest fajnie. Jeżeli jest jakaś sprzeczność, pojawia się napięcie i teraz, żeby to napięcie można było zlikwidować, żeby pojawił się pokój, to trzeba ten stan jakoś napięcia usunąć. W jaki sposób? Jedna rzecz musi ustąpić tej drugiej. Jeżeli mają dwie sprzeczne rzeczy istnieć harmonijnie obok siebie, to jedna musi poddać się drugiej i ustąpić. I innym słowy zniknąć. Zniknąć musi, czyli albo świętość musi poddać się grzeszności, albo na odwrót. Grzeszność poddać się świętości, przestać być grzeszna, się naprawić, zreformować. Albo duch poddaje się ciału, albo na odwrót, ciało duchowi. Bo jak jedno i drugie będzie żyło, a są sprzeczne, bo inne mają ambicje, innego ducha, do czego innego dążą, pragnienia są inne, no to będzie konflikt. No i będzie konflikt, niepokój, albo jedna ze stron ustępuje, przegrywa, poddaje się tej drugiej, jest pokój, ale jaki pokój? Jeżeli wygrywa ta dobra strona, a przegrywa ta zła, no to można się cieszyć. Zwyciężyła prawda, zwyciężył duch, zwyciężyła świętość. Ale jeżeli zwycięża ta strona zła, niby pokój się też pojawia, bo już nie ma dysharmonii, nie ma konfliktu, ale króluje to zło. W królestwie, w którym obecnie żyjemy, w warunkach, w jakich obecnie żyjemy, czyli w świecie, gdzie Bogiem tego świata, Bogiem z małej litery, małego B, Bogiem tego świata, czyli kimś potężnym w tym świecie, bo nie Bogiem w sensie równym Jehowie, ale Bogiem tego świata jest szatan, czyli jest potężną jednostką w tym świecie, a Bóg dozwolił na zło i mu nie przeszkadza być Bogiem tego świata, bo to jest mu na rękę, dlatego że on realizuje swoje cele, których nie mógłby zrealizować, gdyby świat był dobry. Bóg nie mógłby, Jezus nie mógłby umrzeć w świecie, który jest dobry. Lud Boży, począwszy od Małeckiego Sadka, nie mógł być wybrany w świecie, gdzie rządziły boskie zasady. Tak samo my, nawet obecnie w tej chwili, poświęcający się, ta najniższa klasa, jaka istnieje, nie mogłaby być wybrana, gdyby boskie zasady były respektowane. To tylko w warunkach dominacji zła, przewagi grzechu, można prowadzić, zrealizować te cele boskiego planu. Dlatego Bóg nie przeszkadza. Niektórzy dochodzą do wniosku, że go nie ma z tego powodu, inni sądzą, że nie jest w stanie nic zrobić, bo skoro nie robi, to... No i tak sobie myślą, pewnie tak już będzie zawsze. A to jest tylko i wyłącznie brak aktywności Boga z powodu bardzo mądrego, wyższego celu, to znaczy zrealizowania tych etapów Jego planu, których inaczej nie dałoby się zrealizować. Więc bardzo mądry człowiek tak samo by zrobił. Jeżeli ja mam jakiś plan i realizacja tego planu wymaga, że przez na przykład rok czasu będzie kurzu dużo i huku, bo będę coś burzył, i no to będzie kurz i huk przez rok czasu. Bo mam taki, bo inaczej się nie zrobię tego, co robię. Muszę na przykład zburzyć coś, no i będzie nieprzyjemnie przez rok czasu, albo przez jakiś tam inny krótki czas. No ale potem zniosę piękną budowlę w tym miejscu, no ale niestety przez rok ja się na to decyduję i ktoś, kto to widzi, mówi, ale mu się nic nie udaje, tylko dużo huku i dużo kurzu, a miało być tak ładnie. No będzie kiedyś. Usunięcie grzechu, usunięcie zła, usunięcie choroby u pacjenta też wymaga bólu, cierpienia, krzyku, ile to trzeba ludzi, ile to ludzie w operacjach się ocierpią, ile się biorą potem leków różnych chemicznych, żeby coś wyleczyć, ile cierpienia i czasami nawet nie jest to skuteczne, no ale czasami jest, więc każdy ma ten cel i się poddaje różnego rodzaju zabiegom. Podobnie jest z chorą ludzkością na grzech. Żeby ją wyleczyć, trzeba złożyć okup, trzeba wybrać inne klasy ludu Bożego, które Bóg przewidział, że chce mieć wybrane, no a to się nie może odbywać w innych warunkach. Zatem niż w tych warunkach zła,
Zatem w świecie, w którym żyjemy, gdzie Bogiem jest szatan, bardziej popularne, bardziej dominuje to, co złe. Czyli bardziej dominuje grzech, cielesność, zło, ciemność, błąd. Dlaczego? Bo w szatańskich warunkach, w szatańskim świecie łatwiej ludziom być złymi niż dobrymi. Uczciwym ludziom się trudniej żyje w szatańskim świecie. Ci, którzy chcą być za prawdą, ty tylko za prawdą, się gorzej im żyje w szatańskim świecie. W szatańskim świecie trzeba czasami przymykać oko na różne rzeczy, na przykład różnego rodzaju ludzie, którzy mają stanowiska tu, gdzie muszą udawać, że nie widzą pewnych rzeczy, no bo jak będą tacy bardzo skrupulatni, uczciwi i rzetelni w tym, co robią, no to stracą stanowisko. Prokuratorzy muszą często aresztować tych niewinnych, bo tak trzeba, bo taka linia polityczna nakazuje, no chcesz mieć stanowisko, no to wykonuj polecenia góry. Oczywiście możesz także prawdziwego złodzieja też złapać, my ci nie przeszkadzamy. Za prawdziwego złodzieja i prawdziwego przestępcę. Ale czasami prawdziwego przestępcę musisz puścić, musisz udać, że nie zauważyłeś jego przestępstwa, a niewinnemu człowiekowi musisz jakiś zarzut znaleźć, bo tak trzeba. Jak tego nie zrobisz, stracisz urząd. Najlepszym dowodem jest nasz Pan, który był przecież sądzony, prawda? Przesądzony przed władzami ówczesnego Izraela i niby zgodnie z prawem był sądzony. No ale jak wszyscy byli gotowi, prawie wszyscy byli gotowi łamać prawo swoje własne, byli tylko zrealizować cel, zaprowadzić do jego śmierci i wszystko zostało podporządkowane, tak jest zawsze. Tak jest zawsze i do chwili obecnej. Obłudnie się udaje, że pewne rzeczy nie istnieją albo że są inne niż naprawdę są. No ale to już tak właśnie jest. Dlatego, że człowiek jest ogólnie w takim stanie, to dopóki nie zacznie przez pokutę wracać do Jezusa, jest w stanie wrogości i będzie zawsze w stanie wrogości z Bogiem, bo Bóg z takim czymś i z takim kimś nie ma nic do czynienia. Jak to mówił przez Izajasza, nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Nie mają pokoju. Nawet jak się zdaje, że mają, to jest to takie tylko złuda, jest to takie tymczasowe. Do czasu, dopóki warunki się zewnętrzne nie zmieniają i bardzo często nawet w tym świecie im się te warunki zmieniają. Jeszcze za ich obecnego życia. W akcie twórczym, gdy Bóg stwarzał człowieka, zaszczepił Adamowi i Ewie, tam na samym początku w Edenie, zaszczepił pragnienie społeczności z samym sobą, pragnienie harmonii z samym sobą, no bo on jest twórcą. Więc nic dziwnego, że swoim stworzeniom zaszczepił chęć, żeby były z nim te stworzenia w kontakcie. Ci bezbożni z ludzkości, albo powiedzmy ci bezbożni z nas, którzy dziedzicznie jeszcze nie utracili tego kiedyś wrodzonego i obecnego w każdym człowieku pragnienia społeczności z Bogiem, nie czują się zbyt dobrze w takim stanie niepokoju i wrogości, w takim wyobcowaniu od Boga. I zaczynają szukać jakiegoś powrotu do tego Boga, myślą, że może w Biblii to coś jest, bo słyszeli, że taka Biblia jest. Jak im Biblia jest wybaczona przez kościoły, bo szatan ma te wszystkie kościoły chrześcijańskie, tak zwane w cudzysłowie, głównie po to, żeby utrudniać zrozumienie Biblii i Boga i odsunąć ludzi jak najdalej od Boga. Więc jeżeli się zniechęcili do Biblii, bo w wersjach, jakie ona jest przedstawiana przez różnego rodzaju kościoły, to tylko można się często zgorszyć tym, co oni z tej Biblii wyprowadzają i wyciągają. Lepiej rzeczywiście szukać poza Biblią, no ale poza Biblią nie ma nic. Radusel jest tam bardzo dobrym przykładem człowieka, który myśląc, że Biblia uczy to, co uczą kościoły protestanckie na temat piekła i tak dalej, no szukał chwilowo jakiegoś boskiego natchnienia prawdziwego poza Biblią, bo czuł, że Bóg, ten prawdziwy, w którego on cały czas wierzył, gdzieś jakieś objawienie od siebie prawdziwe, rzetelne zostawił i przekazał. Że nie jest wszystko obłudnie powybaczane, poprzekręcane, no ale okazało się, że nie ma innego poza Biblią, tylko właśnie poza Biblią rozumiano tak, jak ona uczy, a nie poza Biblią taką, jaką chcą ją przedstawiać i prezentować różnego rodzaju kościoły, które tylko po to do Biblii przychodzą, żeby znaleźć jakąkolwiek podstawę do swoich własnych filozofii. Chleb swój będziemy jadły, jak to mówi Izajasz o tych niewiastach, tak? Które miały o tych kościołach, o sumie kościołów chrześcijańskich. 7 niewiast, która miała się chwycić od szaty jednego męża. Chleb swój będziemy jadły. Odzieniem swoim będziemy się przyodziewać. Niech nas tylko nazywają od imienia Twego. Nic więcej nas nie interesuje, tylko bycie chrześcijańskimi kościołami. I to jest podsumowanie kościołów chrześcijańskich. Dlatego nic dziwnego, że one, będąc pokazanymi w niewiastach symbolicznych, mają być zwinięte, razem zresztą z ziemią symboliczną, społeczeństwem, zwinięte i spalone, zniszczone, bo nie dają się do niczego innego, jak do zniszczenia całkowitego. Więc wracamy do tych, którzy odziedziczyli jakieś pragnienie kontaktu społeczności z Bogiem i jej ten stan wrogości, który naturalnie powstaje między nimi także a Bogiem, no bo są grzesznikami, więc Bóg się także od nich odwraca.
od nas też kiedyś Bóg był odwrócony i za każdym razem, gdy grzeszymy i nie pokutujemy, to się od nas odwraca. On to cały czas powtarza wobec każdego grzesznika, nawet tego, który już raz był pokutował, usprawiedliwił się, ale znowu sobie pozwala na grzech i nie pokutuje, bo to nie pozwoli sobie na, pokutuje, pozwala sobie na grzech, po którym nie pokutuje. Bóg się odwraca, tak jak to było z Dawidem. Mamy na to oddzielne zupełnie wykłady. Więc ci, którzy mają tą taką chęć bycia w kontakcie z Bogiem, bo jeszcze po Adamie gdzieś dziedzicznie to pragnienie w nich pozostało, to są ci, którzy są przez Boga pociągani tą właśnie chęcią. To, co nasz Pan powiedział, że nikt nie przyjdzie do Niego, jeśli Ojciec Go nie pociągnie, to właśnie to miał na myśli. Nie pociąganie przez Ojca wybranych osób, co setny, co tysięczny, czy to co 1200, tylko Bóg w akcie stworzenia w Adamie i Ewie zaszczepił to pragnienie i ono u niektórych tkwi w bardziej naturalny sposób, a u innych mniej naturalne, a u niektórych nie ma go wcale, zatarte zupełnie. Dlatego też nie myślmy źle o ludziach, którzy w tej chwili do Boga nie szukają i nie lgną do Niego. To tylko oznacza, że dziedzicznie zostali tak, jak wiem, uszkodzeni, to jest dobre słowo, tak uszkodzeni, że nie odczuwają naturalnej chęci powrotu do Boga, ale gdy zostaną naprawieni wieku tysiąclecia, mogą być bardzo zacni. Dzisiaj jest czas wyboru. Jedynym sposobem przywrócenia pokoju między Bogiem a człowiekiem, czyli pojednania, mamy taki tom, prawda? Jeden nazwę pojednanie między Bogiem a człowiekiem, to jest nic innego jak usunięcie stanu wrogości, przywrócenie pokoju, bo pojednanie to nic innego jak ponowne przywrócenie pokoju między stronami, które ten pokój utraciły. Więc jedynym sposobem przywrócenia tego pokoju, tego pojednania między Bogiem a człowiekiem jest doprowadzenie obydwu stron do stanu zadowolenia z siebie, co zaczyna się od tego, że grzesznik przez pokutę kierowany jest do naszego Pana, do Jego zasługi, którą On wypracował i którą oferuje na podstawie wiary, przez wiarę każdemu chętnemu. Przeczytajmy parę wersetów na ten temat. Łukasz 1, 79. Widać bardzo długi rozdział, skoro masz 79 werset. By objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. To jest mowa o, chyba o ile się orientuję, to jest mowa o ojca Jana Chrzciciela Zachariasza, który mówił o narodzeniu się o swoim synu, o jego działalności na rzecz naszego Pana, i który miał się pojawić i który właśnie by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. I Zachariasz mówił o skierowaniu dróg naszych na drogę pokoju. To nie ma na myśli pokoju z Rzymem, ani nawet pokoju między sąsiadami, którzy się pokłócili, tylko miał na myśli pokój między wszystkimi ludźmi, to na przykład na razie Żydami póki co, bo nasz Pan miał do nich tylko przyjść i wobec nich kierować dzieło, między Żydami a Bogiem. Jako grzesznicy naród żydowski był w stanie wrogości i niepokoju. Dzieje apostolskie 10:36. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju. Przez Jezusa Chrystusa, On to jest Panem wszystkich. Dobra nowina o pokoju. Znowu nie o żadnym innym pokoju, tylko o pokoju z Bogiem. Poprzez Jezusa Chrystusa. Rzymian 5:1, bardzo znany werset, często cytowany, ale zacytujemy go także i my, no bo jakże go ominąć. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Już mamy pokój po uprzednim usprawiedliwieniu z wiary, a jeszcze wcześniej musiała być pokuta. Nie ma usprawiedliwienia bez uprzedniej pokuty. Efezów 2, od 13 do 19. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Gdy mówi wy, którzy byliście kiedyś dalecy, mówi o poganach, nie Żydach. Nie byli w żadnej relacji przymierza z Bogiem, nie poganie, nie Żydzi. Albowiem On jest pokojem naszym. Znowu mówi o naszym Panu, że On jest pokojem naszym, możliwością, metodą powrotu do stanu pokoju z Bogiem. On sprawił, że z dwojga, z Żydów i z pogan, jedność powstała i wzburzył ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę, które było przymierze zakonu, zawarte tylko i wyłącznie z narodem żydowskim, a z poganami nie. Przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przekazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Znowu, aby czyniąc pokój
i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. No bo nieprzyjaźń, czyli wrogość. Zniweczywszy, zniszczywszy, usuniwszy tę nieprzyjaźń przez krzyż. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Pokój dalekim poganom, pokój bliskim Żydom. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Żeby nie było wątpliwości, że tylko ewentualnie Żydów to obejmuje. 6.15, także Efezów. 6.15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zastawiania Ewangelii jakiej? Pokoju. Do zwiastowania Ewangelii pokoju. O żadnym innym pokoju to nie jest mowa. To nasze powitanie, które mówimy pokój, to ono pewnie też się z tego bierze, chociaż nie wiem, czy zawsze sobie zdajemy sprawę. To nie chodzi o to, że my pokój między sobą ogłaszamy, bo raczej bracia nie są w stanie wojny. To jest ten pokój, który nam Jezus umożliwił zawrzeć z osobą, która była z nami w konflikcie. Bogiem, który odwrócił się kiedyś od nas jako grzeszników. I Kolosensów 1,20. Kolosan 1,20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednać z Nim, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego. Ten werset nawet mówi, że także to, co na niebie, trzeba pojednać i uczynić pokój przez krew krzyża Jego. Powiemy o tym, że na niebie są tak zwani zbuntowani aniołowie, upadli aniołowie, którzy też stracili pokój z Bogiem. Bóg się też od nich odwrócił, gdy ci pozwolili sobie na materializowanie się i żenienie i życie tutaj jak ludzie, przez co doprowadzili nie do naprawy sytuacji w rodzinie ludzkiej, ale do znacznego jej pogorszenia. Trzeba od razu dodać, mówiąc o tym pokoju, przywracanym pokoju, że tylko jedna strona dąży do tego pojednania. Tylko jedna strona dąży do zawarcia pokoju i nie jest tą stroną człowiek, niestety. Głównie dlatego, że nie potrafi sam siebie, grzesznik, zaprowadzić pokoju, ale często dlatego, że nawet nie chce. W większości przypadków ludzie nie chcą zawrzeć pokoju z Bogiem dzisiaj. Dlatego Bóg, żeby zawrzeć z nimi pokój, musi im wszystko to, co mają, zniszczyć. I czy dopiero jak zniszczyli wszystko to, co mają, to sobie oni pomyślą, skoro i tak już nic nie mamy, wszystko nam się rozpadło, nie ma naszego świata, który sobie ułożyliśmy, tam sobie robiliśmy, co chcieliśmy, jak nam pasowało, lepiej, gorzej, a teraz wszystko nam się rozpadło, no to co? Co nam zostaje? Śmierć albo przyjąć od Boga Jego ofertę. To przykre, że człowiek już w takim stanie upadku, że Bóg, aby go do siebie zachęcić, musi mu wszystko zniszczyć. Jak mu wszystko zniszczy, jego symboliczne niebiosa, systemy religijne, które sobie potworzył, spali, jego ziemię, strukturę społeczną, którą stworzył, zniszczy mu, rozleci się. Zresztą sam to człowiek zniszczy, no ale Bóg oczywiście niszczy w tym sensie, że daje światło, demaskuje, objawia te złe podstawy. Człowiek ratuje te złe podstawy jak może, klei to do kupy, dlatego lud Boży nie powinien przekładać ręki do ratowania obecnego świata. Co ci, którzy nie rozumieją istoty poświęcenia, mają nam za złe, mówiąc, że my nie modlimy się o pokój na świecie, że nie robimy starań o zaprowadzenie pokoju tu albo tam, gdzie go nie ma. A przecież papież, główna głowa kościoła katolickiego, często modły o pokój zanosi, a nawet raz w roku, chyba z okazji Nowego Roku, to specjalna jakaś jest modlitwa. Tak, urbi et orbi, pokój dla miasta i dla świata, więc można powiedzieć przykład. No ale jak właśnie, jaki pokój, dążenie, modlenie się o taki pokój, dążenie do takiego pokoju, to jest tylko utrzymywanie, przedłużanie obecnego stanu rzeczy. Prawda jest taka, że gdyby narody chrześcijańskie, pogańskie, no nie mówię pogańskie, bo pogańskie w ogóle o tym nic nie wiedzą, nie są nawet z tej owczarni chrystusowej, ale gdyby chociaż narody chrześcijańskie uznały fakt, że Jezus Chrystus chce założyć swoje królestwo na ziemi i tylko czeka, żeby mu na to pozwoliły, żeby zrezygnowały ze swoich niesprawiedliwych rządów, które same wybierają i się męczą wszyscy wzajemnie, tylko żeby poprosiły o to Jezusa, to tak by się stało. Taka szansa była, pamiętamy, gdy nasz Pan w drugim Adwencie wrócił, to brat Rusel ogłosił tak zwany koniec czasów pogan, 1914, i rządy wasze przestały być tolerowane przez Boga, bo do tego roku Bóg obiecał tak zwane czasy pogan, czyli będę was tolerował. Możecie sobie rządzić po sobie, będę was tolerował, bo przez okres czasów pogan, od Sedekiasza aż do roku 1914, ja wybieram swój lud. Wobec tego wasze rządy są nawet mi na rękę. Niesprawiedliwe, bezbożne, ale na rękę, bo ja będę swoje sprawy realizował. Ale gdy skończę wybór kościoła malczkiego statka,
no to ja już nie potrzebuję waszych niesprawiedliwych rządów. Ja nie mam przyjemności patrzeć na wasze niesprawiedliwe rządy. Zatem koniec czasów pogan. Zostało to ogłoszone, no ale świat ludzkości, łącznie z światem chrześcijańskim, wyśmiał to. No to co jest? Jaka inna opcja? Ucisk. Zniszczenie. Nie chcecie ustąpić dobrowolnie, ustąpicie siłą. Pod siłą, oczywiście elegancką siłą. Tą siłą jest prawda. Prawda świecka, prawda religijna, którą mówi Jezus tak w drugim adwencie na świetle, w każdym szczególe, że sami, że wam się to wszystko samo rozpadnie, bo my jest oparte na bardzo złych podstawach. Moglibyście bez cierpienia wejść do Królestwa. Nie chcieliście, wejdziecie z cierpieniem. I taka jest, że tak powiem, no brutalna prawda na temat obecnego stanu rzeczy. Ale właśnie, nasz Pan to wszystko bierze na siebie, wykupuje nas z grobu, usprawiedliwia nas przed Bogiem, podnosi nas w tym życiu, którzy pokutują i przychodzą do Niego, do góry, do wyższego poziomu rozwoju charakteru, a ostatecznie wobec całego świata chce dokonać tego samego dzieła. Człowiek sam z siebie nie może zapłacić kary za swój grzech, nie może wykupić się z grobu, no bo jak może się wykupić z grobu? Właśnie idąc do grobu płaci karę za grzech. No i zapłacił karę, no a teraz, żeby się wykupić, to musiałby, nie wiem, wyjść z tego grobu, jeszcze mieć cenę, żeby siebie wykupić, no ale jak wyjdzie, skoro on jest w grobie? No, jest bezradny. Zapłacił karę i tą karę, wymierzenie tej kary, spłacenie tej kary uczyniło go bezradnym. Nic nie może więcej zrobić, tylko zapłacić karę i nie istnieć. Człowiek również nie potrafi podnieść się z upadku do doskonałości. Wobec tego ktoś taki jak Jezus ze swoją doskonałością z zewnątrz przychodzi, najpierw płaci karę, żeby zdjąć wyrok śmierci, a dzięki czemu zapłacenie jego kary, zdjęciu wyroku śmierci, usprawiedliwieniu, można, grzesznik może powrócić do pokoju z Bogiem, może zostać usprawiedliwiony, obecnie na razie tylko i wyłącznie przez wiarę, czyli nadal jesteśmy niesprawiedliwi, ale wiemy, Bóg nas traktuje przez pryzmat, przez szatę sprawiedliwości Chrystusa, więc patrzy na nas tak, jak gdyby widział w nas Jezusa. Tak by można było to powiedzieć, prawda? I dopóki się Go trzymamy, to On patrzy na nas w naszym grzesznym stanie i widzi w nas Jezusa. I w ten sposób nasza grzeszność jest Mu niewidoczna dla Niego, bo On zasłonił ją sprawiedliwością Chrystusa. Patrzy przez pryzmat na naszego Pana. No tak jakby można było porównać czasami, ktoś też jak ktoś inny prosi nas o jakąś, nie wiem, pomoc, to ta osoba jest dla nas obca, no i ta pomoc wymaga dużego wysiłku z mojej strony, ale jak ktoś, kogo ja cenię, wstawić za tą osobą, no to jestem gotowy, prawda, dla obcej osoby. No tam, no właśnie, nie znasz kogoś, kto tam tak ludzie, no tak znam, no to pogodniej porozmawiałbyś tam, no i teraz właśnie, ja tej osoby nie znam. Często ludzie, prawda, wyświadczą pewne usługi sobie wzajemnie, chociaż się nie znają, dlatego że ktoś inny się za nimi wstawia. Czyli oni jak gdyby przez szacunek, jaki mają dla kogoś, prawda, są gotowi obcemu człowiekowi, dla którego nie mają jakoś żadnego szacunku, no bo ten ktoś jest obcym, mu nieznany, są gotowi zrobić rzeczy, których inaczej by nigdy nie zrobili, gdyby się nie wstawił, nie poprosił ktoś, kogo oni cenią, szanują czy kochają. A w wieku tysiąclecia nasz Pan będzie ludzi natomiast podnosił do rzeczywistej doskonałości, także z końcem wieku tysiąclecia oni będą musieli się za Nim chować, tak jak my musimy się wciąż za Nim chować i Go trzymać. I wszyscy, i wtedy ci, którzy będą posłuszni, staną się doskonałymi, będą mogli rozpocząć życie w swojej własnej sprawiedliwości, którą Jezus pozwoli im odzyskać. Ale pomimo tego, nawet jak dojdziemy już do końca wieku tysiąclecia, świat ludzkości cały, i myślę, że my z wieku Ewangelii również będziemy bardzo czule myśleć o naszym Panu. I prawdopodobnie będziemy obchodzili pamiątkę, tak jak dzisiaj tutaj się zebraliśmy na tą pamiątkę, żeby upamiętnić Jego śmierć, to będziemy taką pamiątkę prawdopodobnie obchodzili po wszeczasy. Zludzi się nam? Będziemy żyli wiecznie i co roku będzie pamiątka. Myślę, że będzie. A dlaczego myślę, że tak będzie? Bo nasze życie wieczne jest w takim samym stopniu wynikiem pierwotnego stworzenia nas w Adamie, ale w równym stopniu, w takim samym stopniu jest wynikiem późniejszego odkupienia nas w Chrystusie, który z tego powodu jest nawet nazywany w Biblii kim? Drugim Adamem dla nas. Drugim Ojcem, którym Adam dał nam życie, stworzony przez Boga, ale wiadomo, dał życie, a potem stracił dla siebie i dla nas. Może inaczej, najpierw stracił życie, a potem dał nam utracone życie, dlatego ono takie jest
no, chore i kończące się w grobie. Więc w takiej kolejności to się to było. No ale był naszym ojcem, którego życie nam przekazał. No przekazał takie życie, jakie miał. No, stracił to życie doskonałe, zanim zdążył je przekazać komukolwiek z potomków. No i wszystkie jego dzieci otrzymały takie skażone życie i potem przekazywały dalej. I my dzisiaj takie otrzymujemy i ci z nas, którzy mają dzieci, przekazują takie życie dalej, no ale nie ma innego wyjścia. A odkupienie w Jezusie jest, można gdyby powiedzieć, takim drugim aktem stworzenia ludzkości, prawda? Bo gdyby nie to, no to byśmy nawet, gdyby Bóg nam pozwolił żyć tak, jak pozwala, to nasza śmierć byłaby końcem wszystkiego. A jeżeli będziemy kiedykolwiek żyli wiecznie, no to można powiedzieć, w równym stopniu zawdzięczamy to temu i temu. Nie bardziej Chrystusowi i nie bardziej temu pierwotnemu stworzeniu, tylko tak sądzę, 50-50. Bo bez pierwotnego stworzenia nas przez Boga nie byłoby co odkopywać. Bez odkupienia późniejszego w Jezusie nasze życie skończyłoby się tu i teraz. Tyle, ile komu by się udało żyć, tyle by pożył i byłby koniec. Zobaczmy do paru wersetów, które mówią o naszym Panu jako drugim Adamie. 1 Koryntów 15, 45 do 47. 1 Koryntów 15, 45 do 47. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam, ostatni, rozumiemy, drugi, bo był tylko pierwszy, było ich tylko dwóch takich Adamów, prawda? Więc ten ostatni, ale nie ostatni z szeregu różnych Adamów, tylko ostatni i ten drugi, no ale ostatni. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Co ciekawe jest tutaj, jak czytamy słowa Pawła, to on mówiąc, że ostatni Adam stał się duchem ożywiającym, to mówiąc duchem ożywiającym, ma na myśli już po zmartwychwstaniu naszego Pana. Duch ożywiający, czyli duch, który nie tylko tyle, że ma życie i jest istotą żywą, tak jak Adam był, tylko jest duchem ożywiającym, jest istotą, która ożywić może kogoś innego. Może dać życie. I nazywa go Adamem już po zmartwychwstaniu. To, a chociaż przecież Adamem nie był po zmartwychwstaniu, prawda? No, już w ogóle nie był człowiekiem w boskiej naturze. No ale właśnie, żeby pokazać jego taką tą rolę tego ojca, tego drugiego Adama. Tak jak tamten Adam został stworzony tylko jako istota żywa, ale życia już nie mógł doskonałego przekazać, bo zanim to zrobił, to zgrzeszył, to nasz Pan jest duchem ożywiającym. I to ożywiającym, tym duchem ożywiającym, udzielającym życia innym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi. Natomiast drugi człowiek jest z nieba. I znowu widać wyraźnie, że ma na myśli naszego Pana po zmartwychwstaniu. Drugi człowiek, nazywa go człowiekiem z nieba. Ktoś powie, jaki tu konflikt jest. To jest tytuł. To jest tytuł naszego Pana. On jest drugim Adamem. Jest drugim człowiekiem. Wiadomo, że po zmartwychwstaniu w boskiej naturze nie jest człowiekiem. Ale jest to jego tytuł z tego powodu, że przywróci ludzkości życie, które pierwszy Adam dla niej utracił. Przeto jest niebieski. Aha, jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosić obraz niebieskiego człowieka. No to on tutaj już o sobie mówi o Kościele, jak się kiedyś oni upodobnią do naszego Pana. Izajasz 9,5. Izajasz w tym 9 rozdziale, w wersecie 5, mówi o różnych takich tytułach naszego Pana. On na tym trochę ma artykuły na ten temat napisane. Można cały wykład temu poświęcić, albowiem 9,5 Izajasz. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go, i tu mamy kilka jego tytułów, cudowny, doradca, Bóg mocny, ojciec przyszłości albo ojciec postępu i ojciec na wieki. No i też książę pokoju, znowu mamy ten pokój, ale tu nas jest tutaj ojciec na wieki, czyli ten, który da życie wieczne, w przeciwieństwie do tego życia, które dał Adam, nazwany jest ojcem na wieki. A kto będzie naszą drugą matką? Będziemy mieli drugą matkę? Po Ewie, czy już nie? No, będzie. Drugą matką będzie oczywiście żona drugiego Adama, bo nie inaczej być może, czyli Kościół. Czyli Kościół. I znowu zobaczmy do paru wersetów, które mówią o tej roli Kościoła jako żony Adama, drugiego Adama i matki, drugiej Ewy. 2 Koryntów 11. Nie jest to tak powiedziane już wprost, jak o naszym Panu, to tylko jest wynika złączenia 2 Koryntów 11, 2 i 3. Włączenia go z naszą Paną i z naszym Panem i tą rolą, jaką mają do odegrania razem z Nim. 2 Koryntów 11, 2, 3. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. A baram się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł
swoją zwiód Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Czyli wyraźnie mówi, że zaręczył ich z mężem i porównuje, żeby się tak jak Ewy los, żeby się nie stali tak samo niewierni, podatni na zwiedzenia szatana jak Ewa. Czy też wyraźnie sugeruje, że może się coś takiego zdarzyć. Tak jak Ewa była żoną tego Adama, tak wy jesteście żoną. Tak? Zaręczyłem was z jednym mężem. Zaręczyłem was. Efezów 5, 31 i 32. Efezów 5, 31, 32. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Najpierw powiedział, prawda, niby o literze tylko. Potem mówi, to jest tajemnica wielka, ale ja to i tak odnoszę do Chrystusa i Kościoła, czyli wyraźnie pokazał, że to małżeństwo. Oni będą małżeństwem. Mateusz 19, 28. Mateusz 19, 28. Jezus mówi do swoich uczniów. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Osądzenie 12 pokoleń izraelskich to nic innego jak podnoszenie świata ludzkości, dawanie im życia. No i może na koniec objawienie 22, 17. Objawienie 22, 17 z samego końca, gdzie żona naszego Pana się pojawia. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Mieliśmy to niedawno na badaniu, prawda, 17 tomu, ten werset. A kto to słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Duch i oblubienica. Rola ducha, czyli prawdy i oblubienica, która będzie jako matka to prawdę propagowała i pomagała w odzyskiwaniu życia. I ostatnie zdanie z Izajasza. W jego ranach zostało dane nam, to zostało dane uzdrowienie dla nas. Uzdrowienie dla nas w jego ranach. Tym, co nasz Pan wycierpiał, zyskał sobie doskonały charakter w boskiej naturze i prawo do udzielenia życia ludzkiego rodzajowi ludzkiemu, ponieważ to życie ludzkie swoje własne pozostawił w grobie. Poza wydobyciem człowieka z grobu, z wyroku śmierci, poza doprowadzeniem go do stanu pokoju, pojednania z Bogiem, nasz Pan czyni jeszcze coś więcej. Leczy nas wszystkiego tego, co straciliśmy w Adamie. Przywraca do doskonałości, daje restytucję. Kilka wersetów, dwa dosłownie na zakończenie na temat tego uleczenia nas całej ludzkości. Psalm 103, 3. Psalm 103, 3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Zapewne i te cielesne, i te duchowe, jakiekolwiek by ludzie nie trafiły, leczy wszystkie. Oczywiście werset nieaktualny póki co, bo dzisiaj nie działa, dotyczy restytucji. Napisany w psalmie 103, 3, ale jego odniesienie jest do restytucji. I Malachiasz 3, 20. Kto posługuje się Biblią Gdańską, to jest to 4, 2, ale nowy przekład ma inną numerację. Malachiasz 3, 20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i wyjdziecie i będziecie skakali jak cielce tuczne. Dlaczego jest to porównanie, że wyjdą ludzie i będą skakać jak cielce tuczne? Cielec dnia pojednania to nasz Pan. A dlaczego nie kozioł, tak jak pański kozioł albo Azazela? Bo cielec to doskonałe ludzkie życie, doskonały ludzki organizm, bo cielec jest tłusty, dorodny, zwierzę symbolizujące ludzką doskonałość. I jest powiedziane, że gdy to słońce sprawiedliwości wzejdzie i zdrowie będzie w skrzydłach tego słońca, to ludzie w rezultacie będą skakać jak cielce, tuczne, czyli takie dobrze odżywione, doprowadzone do pełni doskonałości. I tyle w samym moim wykładzie odnośnie zabity za grzechy nasze z Izajasza 53:3. Tak, żebyśmy sobie pewne rzeczy związane zawsze Panem, Jego rolą w boskim planie przypomnieli.